14. Międzynarodowy Biała Blues Festival. Występuje troje wykonawców. Rozpoczyna duet międzynarodowy niemiecko-włoski, który w drugiej części będzie wsparty olsztyńską formacją The Cylinders. Grupa gra muzykę bardzo energetyczną, połączenie muzyki boogie, soul z bluesem. Wykonawcą jest legendarny muzyk śląski Leszek Winder, znany m.in. jako lider bardzo znanej grupy w latach 80., kultowego zespołu Krzak, z którym dzisiaj wystąpią też legendarni muzycy, bo na basie sam Krzysztof Ścierański, na skrzypcach Jan Gałach, na harmonijce Michał Kielak, topowi wiadomo muzycy z różnych kręgów i z kręgów muzyki jazzowej, rockowej i bluesowej. I z wielką radością zapowiadam, już za chwilę przed Państwem, Ania Rusowicz z zespołem. Cały festiwal zwieńczy znana wokalistka Anna Rusowicz, która zaprezentuje program ze swojej ostatniej płyty Przebudzenie. Będziemy mogli też usłyszeć wiele jej znanych utworów, wcześniejszych przebojów. Dodam, że wokalistka jest laureatką 4 Fryderyków oraz kilku złotych płyt. Bo 20. edycja Podlasie Jazz Festiwalu, którą planujemy na 11-12 września, mamy obiecanych kilku znakomitych wykonawców. Największą gwiazdą festiwalu będzie światowej klasy pianista Leszek Możdżak.